Krótki epilog jest jeszcze, okej. No dobra, wino mamy do tej ostatniej kolacji. Co my jeszcze potrzebujemy? A te pomidorki. No to pewnie tych pomidorków już nie będzie, skoro było tylko wino na dole. Bo zawsze jest tylko jeden składnik na dole, a potem jest reszta w pokoju. Z tego co zauważyłam. Dobra, chodźmy do pana dzika. To jest chyba na drugim piętrze. No tylko jeden został chyba, ten przepis. Tu był? Nie, to jest pan Pigeon. Aha, tu był królik. To jest private. Nie, to jednak był na niższym piętrze. No wiem, Adrian, tylko że wiesz, no... Ja jestem półinteligentna, więc mnie zajmuje dłużej. Dobra. Idziemy. Pogadałaś z kotem? Chyba... O, będziemy... Może będziemy go wykańczać aksem. Ale ten kot chyba nie miał już nic do powiedzenia za bardzo. Co to? Okej. Okay. Bring me a sandwich. Boże, on jest jeszcze głodny. No dobrze, utuczymy cię, będzie więcej dla nas jedzenia. Czy ta siekiera ma jakieś zastosowanie? Na razie chyba nie. O matko, co to jest? Jakaś podpowiedź, to na pewno. Co to, wychodek? O fu, co to za kupa? Borsit! No nie, wyciągnęliśmy kupę z kibla. Będziemy mu kanapkę z kupą chyba robić. Kot obsługujący windę wygląda jakby był uzależniony od metamfetam. Okej. Nie wiem, sama zjem Alexa chyba. O, o, to jest kanapka. Z shitem. A mogę na dół. Ja muszę czymś chyba rozsmarować ten shit. Nutella. Boże. O, mam sałatę. I zapałki znowu. Ej, mogę tą sałatę tu. O, sałatę mogłam mu dać. Czekajcie, a mogę przykryć to? Mogę! O nie, o patrzcie! Mogę kolejną kanapkę zrobić. Kanapka z shitem. Iście gówniane jedzenie. O Boże, co tu się dzieje? Nie mam pytań. O, znalazłam rzecz do podpowiedzi i papier toaletowy. Super! Czy ja mogę tą kanapkę z papierem toaletowym zrobić? No szkoda. Nie działa. Boże, chyba do tego potrzebuję jednak zrobić zdjęcie. Bo ja tego nie ogarnę. Dobra. Czy ja to w ogóle mogę teraz rozwiązać? Chyba tak. Dobrze, że ja po kolacji jestem. No ja też dobrze, że jestem po kolacji. Już nic nie jem. Cicho, Adrian! Bo cię kopnę. Czemu się tego nie da ruszać? Aha. Boże, to mi się przypominają te zagadki z tego. Z Artifexów. Dokładnie takie same są. Dobra, w sumie łatwiejsza ta zagadka niż myślałam, że jest. Nieważne. Co to jest? Opium pipe. No tu jeszcze coś się może odblokować. A to? Matko, jakieś wściekłe małpy. Więc na to ludzie mają na myśli, kiedy mówią, to smakuje jak kupa. No właśnie, jest jeszcze drugi schowek, więc pewnie coś tu będzie. A to? Aha, to jest wyjście po prostu. O, jakaś róża.
przypomina mi się Piękna i Bestia. A co to? Mak? Opium. Można to połączyć? Nie. To pewnie zawija się w papier toaletowy, nie? O, to jest jakaś notatka. No nie, Adrian, to przykre. Jakie zabawki były w dawnych czasach, te małpy tak denerwowały. Ja się chyba bodajże nakręcały i na tak waliły tymi talerzami. No, no, coś ten deseń. Racja. Chcemy jeszcze palić skręta. I was informed by our mutual friend about your addictions and anxieties. I want to invite you to Rusty Lake. Our excellent mental health and fishing facilities will give you some rest. O nie, czyli on jest uzależniony od opium i przyjechał tutaj, żeby sobie odpocząć. Czajcie to. No, miała Seba. Racja, miała. O, mogę to ściągnąć? Nie. No, tu jest szafeczka, ale jest zamknięta, nie mam klucza niestety, a tu jakiś listek jest, mogę go odciąć? Nie. Można dodać do kanapki. Dostanie spokój, wieczny spokój. Okej, i to by było na tyle. Czy ja mu mogę dać tą faję? A papier toaletowy chcesz? Podpalę ci to. Okej. Okay. I masz kanapkę. No chciał kanapkę! Ej, może ta kanapka nie jest jeszcze gotowa. Może mam ją zapakować w papier toaletowy. O co chodzi z tym w ogóle? Aha, tu zaśmierdzi cały ten pokój. Nie wiem, ten papier toaletowy w to? Albo to wychodka mu dam. Ej, nic tu nie widać już! Świetnie, po prostu, cudownie. Czy to jest odlot? Chyba tak. O mój Boże! Gdzie jestem? Jest jakiś kruk. Świetnie. Czemu nagle trafiliśmy do lasu? What the fuck? Czy on się udusić dymem? Nie wiem. Zapomniałam o tej kanapce. Chciałam mu dać kanapkę. I tak musimy tam wrócić jakby. O! Pan kruk! Pan kruk! O! Dawaj noża. Dzięki, stary. You know what to do. Okej. Okay. Halucynacje. Czy to kraina grzybów? Możliwe. Nie wiem, czy chciałbym zjeść mięsko od takiego dzika, który ma złe nawyki. No, ja chyba też nie. Mogę teraz ci dać kanapkę? Finally! Wcinaj ją! Ze swoim gównem! Zażar ją całą! O, poszedł! Poszedł srat? Nie mogę w to! Może ten nóż jest do pokrojenia chleba. Nie do zabijania. Chleb jest już pokrojony. Ktoś chce się pochwalić nowo kupionym nożem, a nie mu zabiera, idzie sobie. Ja zawsze zabieram wszystko. Aha, czyli nic więcej mu nie zrobię, tak? Masz pan papier toaletowy. No, nie wierzę w to po prostu, co tu się dzieje. No jak klikam, to tam pierdzi chyba za tym. Nie wiem, w sumie za słabo słyszę. Nie! Nie wiem, w podgłośnik, nie wiem. Co zrobić, wręczano już 2 godziny później stojąc ze sługą nad zwłokami klienta. Nie, idioto, nie miałeś nikogo zabijać, tylko go naostrzyć bałwanie. Tak, skipper. Dobry motyw. O, znowu papier toaletowy. Mogę zebrać, to jest dziwne. Czemu 2 razy papier toaletowy mogę zbierać? Aha.
I znowu mogę gówno za... Aha. Coś mi się wydaje, że zrobiłam nie tak, jak trzeba. W sensie, coś tu trzeba jeszcze dać do tej kanapki, żeby ten, żeby to pykło. Bo nożem to nie, nie? No. No i myślę, że coś tu jeszcze trzeba dać. I właśnie trzeba rozwiązać tą zagadkę z tymi małpami. Zatwardzenie. Zanie będzie przez pół godziny puszczać inni pierd. Spoko, Adrian. Garniemy. Tylko ten. Tylko nie ogarnę chyba tej zagadki z tymi małpami. Skoro mówisz, że nie ma do tego podpowiedzi, to ja nie wiem, jak to zrobić. Tu jeszcze mamy ten do otwarcia, ale nie mamy klucza. Już naklikałam się chyba wszystko chyba. No tutaj są jeszcze jakieś rzeczy, ale nie wiem, co z tym mam zrobić niby. Tym nożem coś? I z tym też nie wiem. Aha! Coś tu muszę powiesić chyba. Ja mam świeczkę. Kurczę, czego ta świeczka? Właśnie, że nie wiem. Trzeba po kolei wciskać metodą prób i błędów, bo musisz mieć tam odpowiednią sekwencję. Chcę się podpalić tą linkę. Nie, chyba nie. Wydaje mi się, że coś trzeba na niej powiesić. No, być może siekierę właśnie, tylko nie wiem, bo jej się nie da za bardzo odczepić, tak jakby. Nie rozumiem, jak to ma działać. W sensie, że to jest dobre, czy to jest złe? Czy mają takie rzeczy robić te małpy? Nie wiem, o co chodzi. Muszą mi się cały czas oczy świecić. Aha. A nóż nie można tam powiesić? Chyba nie. Nie wiem, czy próbowałam. Środkowa się chyba różni, bo bije na 3, a nie na 2. Ej, ta się zbugowała chyba. Czy nie? Dwa, dwa, trzy, dwa, raz. O Boże. Mam nadzieję, że ta sekwencja nie jest zbyt długa, bo... O! Świetnie. Jestem, twoje zdrówko. No, dokładnie, Aleksa. Przydałaby się chociaż delikatna podpowiedź. No, niby... Niby tak, Adrian, ale mi to niewiele daje, tak naprawdę. O, dobra, pykło. Chyba. Co ja za to dostałam? O, klucz. Jest, uff, Boże.
Się zestresowałam. Dobra. Otwartet. Aha, tu jest jakaś nowa sekwencja, ale to trzeba... Może światłem? O, światłem. O, super! Niebieskie z prawej strony. Jak raz stuknie, to musisz Aniu w pierwszą małpę. Aha, w ten sposób. Okej. Okay. To sam na chybił trafił, ogarnęłam. Nieważne. Dobra, o Boże, to będzie chyba ciężkie, mam wrażenie. Chociaż może nie będzie takie ciężkie. Nie, nie będzie takie ciężkie. Dobra, mamy młotek. Świetnie, po co mi młotek teraz? Może do tego, żeby to odczepić. O, o spadła. Haj, jest za ciężka. No nie wiem, to się teraz chowa. Nie mogę tego zawiesić z powrotem. Super, to jest za ciężkie. Znaczy nie, no bo właśnie coś do tej kanapki musimy dać, ale ja nie wiem co. Nadal jest głodny. Czy coś mi tu jeszcze zostało? Chyba nie. Sałatę mu na tym powieszę. Młotek? Jeden, nie chciałam go klikać. Zrobię jeszcze raz kanapkę z shitem i będzie. W sensie, że myślicie, że on się poślizgnie na tym, czy coś? Nie możesz już wziąć kolejnej kromki chleba? W sensie, no mogę zrobić jeszcze raz to, ale nie wiem, czy to ma znaczenie, w sensie sens. Okej. Okay. Możemy zobaczyć. Jej, gratulacje, Travis. Aha. No i tak poszedł. Aha, chyba, że ta linka się teraz wysunie bardziej. A, okej. Okay. No dobra. Nie zajarzyłam, że o to może chodzić. Okej. Okay. Nie, nie chciałam. No dobra, nieważne, to się chyba i tak cofnie. Masz pan papier toaletowy. Tu znowu się pojawił. Dobra. I co teraz? O, matko. Creepy. Ale nie mam pomidorków. O, znowu będzie nie na 100%. Nie mam pomidorków. Nie wiem, gdzie trzeba było. Materia krąży po świecie. To zostało zjedzone, musi wrócić do puli. Z puli musi zostać zjedzone. Super skipper. No właśnie, dziwię się pracownie, że to takie skomplikowane. Tak, w tej grze trzeba mordować gości. Mogliśmy wziąć jego Nutellę. Znaczy nie wiem, no bo to... wydaje mi się, że tutaj się już nie da znaleźć na dole.
tych pomidorków. Raczej to już jest stracone. No zaraz zobaczymy, dla kogo to żarcie. Rób. Piąta kolacja. You should bring this last dinner to Mr. Owl. Czyli dla naszego jakby chlebodawcy. Żeberka z shitem. I z opium, pamiętajmy, z opium też. I co, i w sensie... Ale nie dostaliśmy ostatniego klucza. Tutaj. Ale to mam tą kolację ze sobą? Nie. No właśnie nie wiem, o co sobie chodzi z tymi kluczami, bo tutaj nie ma chyba, czy jest za nim ten klucz? Nie. A jest, dobra. Tu jest. Już myślałam, że nie ma. Teraz pytanie... Czy to było tu? Nie. Teraz musicie mi podpowiedzieć, bo ja nie wiem. A, dobra, już nie, nieważne. Dostałam cygarety. Spoko. Do nocy to już wystyk ten obiad, no. Ten kruk podstępnie schował. Okej, on chyba na dwójce. Tak, chcę iść do pana Owla. Czy jego też będziemy mordować? Ojej! On sobie czaszeczki zbiera. There we are. The last dinner. Okej. Thank you for all the memories. O, dziękuję nam za wspomnienia, jakie to urocze. And Harvey, I'm really glad you brought the cigars. O, cieszę się, że przyniosłam mu cygaretki. The lake will be grateful. Take a look at the black cubes, would you? Black cubes? Okej. Aha, tutaj niby. Są jakieś złe postaci. O, nietoperz przyszedł. Królik! To chyba był Pigeon. The memories are not only the key to the past. Okej. Ja myślałam, że my jesteśmy tym Mr. Owl. Nie. Dusze naszych gości. No, on ich tam zamyka. Ten kot jest zaczepisty, ma taką minę, jakby właśnie przyszedł do szefa i mówi tak: szefie, pociąga nosem, zrobiłem co szef zlecił. Trochę się nudzę. Może jakieś nowe zadanie dla mnie? Okej. Also to the future. Aha, czyli są, jakby wspomnienia są kluczami nie tylko do przeszłości, ale do przyszłości. Have a look. Okej. Las. To wydaje dźwięki. O, winda do nieba. Czy to jestem ja? Ej! Co to? Co się dzieje? Aha. Nie wiem, gdzie jestem. Aha, to be continued. To już koniec? No, koniec był dziwny. Nie wiem, o co się stało.
Aha, i to jest tylko ta winda, tak jakby. To jest dziwne, nie rozumiem tej końcówki, idziemy to nie. No na pewno za te wszystkie uczynki, które żeśmy zrobili. Aha, kliknąć to be continued. Thank you for playing Rusty Lake Hotel. The story of Rusty Lake continues, so follow us on social media or subscribe to our newsletter. Okej. Okay. Koniec! O nie, Alexa, to smutne. O, wydaje mi się, że zjechaliśmy windą do bardziej współczesnych czasów, bo ten koleś wygląda na późniejsze. Może to jest właśnie nawiązanie do kolejnej części. Jak mi się uda kupić, to będziemy ogarniać najwyżej. No, gra była intrygująca. Momentami zabawna, momentami ciężka. Psychodeliczna też momentami. Ogólnie fajna, ale to zakończenie było takie trochę średnie. W sensie, no nie wiem, mogło być trochę lepsze, bo tak to zahaczyło trochę o jakieś takie, nie wiem, super fantastyczne elementy i to tak dziwnie wygląda trochę. Cześć Innoset! Można było dostać secret coda za wszystkie starsy. Aha. Ale końcówka trochę mnie rozczarowała. Gra jako trailer do kolejnej części. No. Takie 5 na 10. Nie no, mi się trochę bardziej podobała. Ja bym dała tak z 7 na 10. Myślę. Więc mam satysfakcję. Cieszę się, Laurence. No, ja trochę lepsze grałam gry logiczne. Adrian w sumie. Sobie dusze są do czegoś potrzebne najwyraźniej, a jezioro robi się czerwone od krwi ofiar. Mnie się podobało, końcówka też fajna, wspodela, okej. Okay. Nie zjedliśmy shita z chlebem. Shiroya, już 2 na 10. Okej, okay. Zawsze możesz pójść sobie do kibelka i zrobić. Ogólnie takie nic specjalnego. Znaczy, no jest intrygująca. Moim zdaniem jest to taka jedna z perełek w sumie wśród gier, bo jest taka inna, nie? Trochę rzeczy tutaj trzeba jakby sobie dopowiedzieć też po swojemu. No, ale ogólnie zła nie była. Jestem ciekawa, jak wyglądają te kolejne części. Jak będziemy mieli okazję, to sobie ogramy. Bo chętnie bym zobaczyła. Nie mam stąd wyjść. Goddammit. O, dobra. Wychodzę! Okej, jeszcze dostałam jakąś kartę. Mi się podobała konstrukcja escape roomu. No, w sumie. Chleb z shitem brzmi zachęcająco. Cześć, Victor Shadow. Okej. Okay. Swoją drogą na Steamie jest krótki film dziejący się w tym uniwersum. O. Nie no, nie kończymy jeszcze na dzisiaj. Gra na podstawie filmu. Aha. Dobrze, dobranoc, Laurence. Miło mi, że wpadłeś. Okej, okay, dobrze, to my teraz zrobimy przerwę w takim razie. Tak z 10 minut do 10 minut. I będziemy grali z pracelkiem dzisiaj w LEGO DC Super Villains, czyli jakoś tak to się nazywało, czyli prawdopodobnie będziemy wszystkimi złoczyńcami z DC kierować, czyli moja Harley Quinn przede wszystkim. I będziemy zbierać pieniądze oczywiście, bo pieniądze to podstawa. Także słyszymy się do około 10 minut z powrotem. No, że
Także przerwa. O nie, akurat Howard prowadzi rajda. O, wygy. Dziękuję, Howard, bardzo za rajda. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Akurat muszę zrobić przerwę, bo skończyliśmy jedną grę, więc nie mogę za bardzo was zabawić w obecnej sytuacji. Ale jeśli poczekacie jeszcze trochę, to będziemy grali w Lego dzisiaj, także... Także jeśli macie ochotę zostać na Lego, to zapraszam. No, także muszę zrobić przerwę, wybaczcie. Nie na koniec live'a, tylko na przerwę. Niestety, pomiędzy dwoma grami. No, także jeśli chcecie, to zapraszam. No, a ja robię przerwę.